Pierwsze osoby, które zauważyłam, to były czarne postacie w kapturach, szły do mnie, aby mnie przestraszyć. Świadectwo wiary, pani Genovefa powróciła z zaświatów po zetknięciu się z boskością. Pani Genovefa doświadczyła poważnej choroby, a w 2013 roku stanęła na granicy życia i śmierci. Przeżyła śmierć kliniczną, widziała niebo, czyściec oraz szatana z piekła, podczas których napotkała Maryję, Chrystusa, świętego ojca Pio oraz kilka dusz zmarłych, które znała. Zachęcam do wysłuchania niezwykłej opowieści pani Genovefy poniżej. W 2013 roku, po przebytej kolejnej reoperacji kręgosłupa lędźwiowego, druga i trzecia operacja tydzień po tygodniu, trzy operacje w pół roku. Niewyobrażalny ból, nie pomagały silne środki przeciwbólowe i sterydy w kroplówkach. W święto Matki Bożej Anielskiej zaczęłam rehabilitację. Wbrew zaleceniom lekarskim posadzono mnie na wózku inwalidzkim przed zrobieniem EKG. Trwało to półtorej godziny, był piątek. Wróciłam na salę. Czułam, że serce wali mi jak chce. Skuliłam się i powoli umilkły głosy z sali, a ja znalazłam się w jasnym tunelu. Pierwsze osoby, które zauważyłam, to były czarne postacie w kapturach, szły do mnie, aby mnie przestraszyć. Przed operacjami byłam u spowiedzi świętej i przyjęłam sakrament namaszczenia chorych. W tym czasie odmawiałam egzorcyzm, święty Michale Archaniele. Był on niezwykle skuteczny. Złe duchy uciekały w popłochu. Potem znalazłam się w moim domu rodzinnym, znajdującym się od szpitala ponad 160 kilometrów. Zobaczyłam męża siedzącego w fotelu, w ogromnym bólu i rozpaczy. Zrobiło mi się go żal, bo wcześniej był u mnie i nie pokazywał mi żadnych emocji, ale cały czas mnie wspierał i dodawał otuchy. Jego postać była we mgle. Za chwilę też we mgle zobaczyłam męża, jak rozmawia z moją siostrą. Był załamany, siostra go pocieszała. Powtórzyłam im później przebieg tej rozmowy. Oboje przytaknęli, że taka rozmowa się odbyła. Widziałam potem też we mgle siostrę mojego męża, jak rozmawia ze swym bratem i bratem mojego męża. Niezbyt pochlebnie się o mnie wyrażała i o tej całej sytuacji. Wręcz krzyczała zbulwersowana do telefonu. Też później powtórzyłam jej tę rozmowę. W odpowiedzi zaczerwieniła się. Nie miałam wpływu na to, co widzę i słyszę. Najbardziej chciałam zobaczyć swoje dzieci, ale ich nie widziałam. Znów znalazłam się w tym tunelu i znów na spotkanie wyszły mi złowrogie, czarne postacie w kapturach. Odmawiałam egzorcyzm i one uciekały. Cały czas się modliłam i wzywałam Boga Ojca, Pana Jezusa i Matkę Najświętszą na pomoc. Wtem weszłam do ciemnego pomieszczenia. Usłyszałam czyjeś kroki i usłyszałam głos mojego zmarłego brata, który popełnił samobójstwo pod wpływem alkoholu. Miał do tego słabość. Dzięki Bogu kilka dni wcześniej odbył spowiedź i przyjął komunię świętą. Mój brat był dobrym chłopakiem. Ja osobiście wiele mu zawdzięczam. Odezwał się: witaj, Gieniu. Odpowiedziałam: to już 28 lat, jak umarłeś. Bardzo mi ciebie brakuje. Brat odrzekł: ale ja wiem, co się u ciebie działo przez te wszystkie lata, że wyszłaś za mąż i masz dwójkę dzieci. Jeszcze chwilkę realnie porozmawialiśmy, gdy nagle brat zadał mi pytanie: czy przechodzisz na drugą stronę? Pomyślałam wtedy o swojej rodzinie. Ale brat uprzedził moją odpowiedź i powiedział ze smutkiem: jednak chcesz wrócić do męża i dzieci. Odpowiedziałam: tak, czułam, jak odchodzi smutny. Gdy ze mną rozmawiał, w ogóle się go nie bałam. Wyszłam z tego czarnego miejsca i wciąż byłam w tym jasnym tunelu. Nadal się modliłam i odmawiałam koronkę do Bożego Miłosierdzia. Weszłam tym razem do bardzo jasnego pomieszczenia, które było przedzielone szybą od sufitu do podłogi.
Podeszłam zaciekawiona i za tą szybą zobaczyłam piękny ogród, pełen kwitnących kwiatów i krzewów. Tuż przy szybie zobaczyłam zmarłą 10 lat temu na raka głowy, przyjaciółkę. Byłam u niej na pogrzebie, miała zdeformowaną twarz po operacjach, lecz tu zobaczyłam ją taką, jak była zdrowa. Była piękna, ubrana w białą, bufiastą sukienkę. We włosach, które miała spięte, był przyczepiony z boku kwiat. Uśmiechała się do mnie, pomachała dłonią, poczułam się raźniej. Ale nadal wzywałam Boga i Panienkę Przenajświętszą. Wtem usłyszałam kołatanie kołatek, jak w czasie Triduum Paszalnego. Zobaczyłam zbliżającą się do mnie jakby figurę Matki Bożej. Zatrzymała się tuż nade mną, ale była za szybą. Ubrana była w czerwoną sukienkę i niebieski płaszcz. Upadłam na kolana i schyliłam głowę. Nie czułam się godna, aby na nią patrzeć. Powiedziałam: dziękuję Ci, Mateczko Przenajświętsza, że odpowiedziałaś na moje wołanie i modlitwy. I teraz do mnie przyszłaś. Zobacz, o Pani, w jakiej jestem sytuacji, konam z bólu. Błądzę w tym tunelu i do tego cały czas atakuje mnie złe duchy. Błagam, pomóż mi, Mateczko. Nagle znów usłyszałam odgłos kołatania i zobaczyłam, jak Maryja oddala się ode mnie. Zrozpaczona krzyknęłam: Mateczko Przenajświętsza, nie zostawiaj mnie tu samą. Spojrzałam w lewo i zobaczyłam niedaleko mnie święty ojciec Pio. Byłam zdziwiona jego obecnością, gdyż go nie wzywałam. Jestem pewna, że zesłała mi go Maryja. Od razu podbiegłam do niego i zaczęłam mówić: święty ojcze Pio, ty tak bardzo cierpiałeś. Miałeś stygmaty ran Pana Jezusa. Ból był nieodłącznym towarzyszem twego życia. Wiem, bo czytałam o tobie książkę. Ja teraz też bardzo cierpię. Wiem, że mnie rozumiesz. Do tego ciągle atakują mnie złe duchy. Pomóż mi, ochroń mnie przed nimi. I zaznaczyłam: błagam cię tylko mnie, nie opuszczaj. Ojciec Pio nic nie odpowiedział, ale wyciągnął do mnie swoją prawą rękę, w której miał różaniec. Zrozumiałam, że mam go odmawiać. Tak też zrobiłam. Nie mając ze sobą różańca w tym tunelu, odmawiałam go z chórami anielskimi. Jest to taka metoda odmawiania różańca, której nauczyły mnie siostry zakonne. Chodziliśmy w tym tunelu i modliliśmy się, każdy z osobna. A gdy tylko pojawiły się złe duchy, zakonnik wychodził do przodu, machał kilka razy wyciągniętą prawą ręką, w której trzymał różaniec. A one szybko uciekały i od tej chwili przestałam się już bać. W sobotę rano ocucono mnie i zapytano: czy chcę przyjąć komunię świętą, bo przyszedł kapłan? Łzy płynęły mi po policzkach. Przyjęłam Pana Jezusa. Poczułam się umocniona duchowo. Znów znalazłam się w tym tunelu, gdzie cały czas od piątku wieczorem aż do nocy z soboty na niedzielę był ze mną święty ojciec Pio. Zaprowadził mnie do pewnego wejścia w formie łuku i w tym momencie zniknął. I z tego wejścia wyszedł Pan Jezus. Wyglądał tak jak na zdjęciu, które zrobił mu brat Elia, i tak samo był ubrany. Chrystus uśmiechnął się szeroko i objął mnie ramieniem, lekko dociskając, jakby na przywitanie. Nie czułam już zupełnie bólu i na widok naszego Pana od razu o nim zapomniałam. Można to przyrównać do bólu rodzenia. Matka czuje ból, ale gdy się rodzi dzieciątko, ze szczęścia od razu o tym bólu zapomina. Nasz Pan mówił do mnie łagodnym głosem, cały czas żartując, czym mnie bardzo rozśmieszał. Szkoda, że nie pamiętam teraz, o czym rozmawialiśmy. Oboje śmialiśmy się. Stwierdzam, że nasz Pan ma ogromne poczucie humoru. Pan Jezus prowadził mnie objętą Jego ramieniem, szybko i żwawo. Jest On bardzo energiczny, a przy tym naturalny. Byłam bardzo szczęśliwa, radosna i uśmiechnięta. Nie czułam dystansu, że On jest Bogiem, a ja nędznym i grzesznym prochem. Rozmawialiśmy jak dwoje przyjaciół. Chrystus zaprowadził mnie do dużego pomieszczenia, gdzie widziałam ściany.
ale nie było w nim mebli. Tylko z mojej lewej strony, na stojaku, stało duże lustro. Pan Jezus powiedział, abym przed nim stanęła. I do aniołów, dwóch lub trzech, którzy się tam pojawili, powiedział: przynieście tę białą szatę. W krótkim czasie jeden z tych aniołów przyniósł wiszącą na wieszaku białą sukienkę. Nasz Pan powiedział do mnie: przymierz ją. Obejrzałam się w lewo, szukając jakiejś przymierzalni, gdy nagle zauważyłam, że ja już jestem przebrana. Sukienka była biała bez ozdób, z długimi rękawami i sięgała mi do kostek. Krzyknęłam zachwycona: Panie Jezu, ona na mnie idealnie pasuje. A nasz Pan się uśmiechnął i odrzekł: ona została uszyta na miarę. I dodał: przyjrzyj się sobie uważnie cała. Dopiero spojrzałam na swą twarz. Długo się przyglądałam i znów wykrzyknęłam: Panie Jezu, to ja? On się uśmiechnął i odpowiedział: oczywiście, że ty. Nie mogłam siebie rozpoznać. Byłam dużo młodsza niż moje wtedy 45 lat. Nie miałam żadnych zmarszczek, blizn na twarzy. Z przodu miałam pięknie spięte, do góry blond włosy, z tyłu zaś były rozpuszczone, sięgały prawie do pasa, a boki były upięte spinkami, które się bardzo mieniły. Dla mnie było to wtedy oczywiste, że to diamenty, więc nie zapytałam się o to Pana Jezusa. Wyglądałam naprawdę prześlicznie, o wiele lepiej niż w dzień ślubu. Nagle nasz Pan mnie zawołał i pamiętam, że wtedy poczułam ukłucie bólu w sercu i pomyślałam: a jednak umarłam, co z moimi dziećmi? Syn jest autystyczny, co z mężem? Ale zaraz przyszła następna myśl: trudno, nie mam na to wpływu, widać taka wola Boża, muszę się z nią pogodzić. Przecież codziennie o jej wypełnienie się modlę. Znów Pan Jezus objął mnie ramieniem i zaprowadził mnie do niedużego pomieszczenia, gdzie panował półmrok. Zobaczyłam tam leżącą na katafalku, bez trumny, moją znajomą, która kilka dni wcześniej umarła i modliłam się za nią, od razu ją rozpoznałam. Chrystus stanął naprzeciwko niej, a ja stanęłam obok. Nasz Pan zapytał się mnie: czy ją oświecić? Zrozumiałam, że nasz Bóg pyta mnie, czy ją zbawić. Wiedziałam, że ona rzadko chodziła do kościoła, ale po tym, co się później stało, wierzę, że zdążyła pojednać się z Bogiem przed śmiercią. Od razu zaczęłam prosić Pana Jezusa: błagam Cię, Panie, zbaw ją. Ona była bardzo dobrą kobietą. Pomagała córce w wychowywaniu dzieci. Nie musiałam dłużej prosić. Zobaczyłam, jak nasz Pan podnosi prawą rękę i szeroka smuga światła oświeciła tę kobietę całą. Zaraz ona wstała uśmiechnięta i w tej jasności przeszła obok nas. Ja zaś znalazłam się gdzieś w szerokiej przestrzeni, gdzie było bardzo dużo ludzi ubranych na biało. Oni wszyscy zaczęli do mnie podchodzić dookoła i witać się ze mną. Obejmowali mnie ramieniem i lekko przyciskali. Czułam się zawstydzona tą całą sytuacją. Gdy wszyscy się ze mną przywitali, zobaczyłam tworzącą się procesję, chorągwie, kapłana w stroju liturgicznym. Zapytałam się jednej z tych osób: co teraz będzie? Usłyszałam odpowiedź: idziemy z orszakiem do nieba. Wtem zobaczyłam, jak przed moimi oczami odsuwa się bardzo powoli kotara, taka jaka jest na scenie teatralnej, i powoli zaczął się wyłaniać zza niej las. Od razu usłyszałam śpiew ptaków, szum wiatru i co najważniejsze, czułam zapach tego lasu. Była to dla mnie bardzo miła niespodzianka, bo miałam ogromne pragnienie, o którym nikomu nie mówiłam, poczuć zapach lasu i go zobaczyć. Byłam przeszczęśliwa. Nagle kotara się zasłoniła i został tylko Pan Jezus i ja oraz anioł, który stał z boku. Pan Jezus powiedział: twoją szatę zabieramy, już widziałaś, jak wyglądasz. Zabieramy ją na przechowanie, ona na ciebie poczeka, a teraz musisz wrócić do męża i dzieci, bo oni ciebie potrzebują. I w jednej chwili zobaczyłam,
jak anioł trzymał powieszoną na wieszaku moją sukienkę wraz z nałożonym na nią workiem foliowym. Spojrzałam na siebie, już byłam ubrana normalnie, w dresach. Pamiętam, że złapałam się za włosy. Już nie było tej pięknej fryzury. Tylko jak wcześniej, miałam je spięte w koński ogon. Jak bardzo nie chciałam wracać. Czułam intuicyjnie, że może wrócić ból, więc podbiegłam do Pana Jezusa i zaczęłam Go prosić, aby mnie uzdrowił. Chrystus odpowiedział: bądź cierpliwa. Zaczęłam spadać w dół, ale ja znów wróciłam do Niego, błagając o uzdrowienie. Nasz Pan znów mi odpowiedział: bądź cierpliwa. Znowu zaczęłam spadać w dół i nie wiem, jakim cudem wróciłam do naszego Pana trzeci raz. I wtedy w akcie rozpaczy upadłam przed Nim na kolana, cały czas prosząc o uzdrowienie. Pan Jezus podniósł mnie z kolan i stanowczo mi oznajmił: powiedziałem Ci, bądź cierpliwa. Uśmiechnął się i zażartował: ach, te kobiety. Gdy spadałam w dół, usłyszałam głos Pana Jezusa: do tego cierpienia byłaś przygotowywana przez całe Twe życie. Zapytałam: Panie, czy miałam wykonać jakieś zadanie? Chrystus odpowiedział: tak. Zapytałam: jak wypadłam? Usłyszałam: jesteś dzielna, mój Ojciec jest z Ciebie zadowolony. Nagle poczułam ból w organizmie, ale już nie taki jak wcześniej. Pomyślałam: żyję. Było to wczesnym rankiem w niedzielę. Jakże byłam szczęśliwa, że Pan Jezus mnie pochwalił, bo w szpitalu prawie przez wszystkich byłam uważana za nawiedzoną, bo codziennie czytałam Biblię, odmawiałam różaniec, przychodził do mnie ksiądz z komunią świętą, słuchałam mszy świętej, a także w czasie naszych rozmów z pacjentami broniłam kapłanów. Miałam też objawy nieadekwatne, jak inni po operacjach. Zaraz po kilku miesiącach od pobytu w szpitalu, gdy zrobiono mi badania, okazało się, że to była przewlekła borelioza, na którą potem leczyłam się około 2 lata. Tak łatwo innym było mnie osądzać, że się użalam nad sobą, wyolbrzymiam ból i tym podobne. Byłam poddawana nieustannym przeciągom. Powodowały one u mnie dodatkowe cierpienia. Czułam się też niezrozumiana, wyśmiana, a nawet wyszydzona. Oczywiście przebaczyłam wszystkim, modląc się o ich nawrócenie i zbawienie. Dłuższy czas się zastanawiałam, czym było to, co widziałam. Miałam myśli, że mogło to być jakieś przedstawienie diabelskie, ułuda. Postanowiłam, że zapytam się spowiednika, lecz gdy poszłam do spowiedzi, było do niej wiele ludzi, a ja też nie byłam w stanie długo klęczeć. Postanowiłam, że jako osoba chora wezwę księdza do domu. I nie wiem, dlaczego sprzeciwił się temu mój mąż. Patowa sytuacja. Jakież było moje zdumienie, kiedy w pierwszą sobotę miesiąca ujrzałam księdza w drzwiach. Ucieszyłam się, że mąż go jednak wezwał, więc korzystając z sytuacji, wyspowiadałam się i opowiedziałam księdzu szczegółowo to wszystko, co widziałam i słyszałam. Spowiednik mi odpowiedział: to, co przeżyłaś, jest rodzajem śmierci klinicznej. To na pewno nie była ułuda, a tym bardziej przedstawienie diabelskie, bo diabeł nie kazałby ci odmawiać różańca, tak jak kazał ci święty ojciec Pio i w ogóle razem się modlić. I mówił dalej: swego brata nie widziałaś, bo on jest w czyśćcu. Przyjaciółka w ogrodzie pełnym kwiatów jest w niebie, ale ty tam jeszcze nie byłaś. Oddzielała nas szyba. A zbawiając twoją znajomą, Bóg spektakularnie odpowiedział na twoją modlitwę za jej duszę. Miałaś iść do nieba, ale Bóg dla jakiegoś celu zostawił cię na tym świecie. Zapytałam spowiednika, czy powinnam o tym wszystkim mówić ludziom. Odpowiedział: tak, powinnaś mówić, jakie dobro, czyli niebo nas czeka, gdy będziemy wierni Bogu. Po wyjściu księdza, który zostawił mi wizytówkę, podziękowałam mężowi, że go wezwał.
Mąż był bardzo zdziwiony. Stanowczo twierdził, że nie wzywał kapłana. Zadzwoniłam szybko na komórkę księdza, domyślając się, że przyszedł do mnie przez pomyłkę. A ten zdziwiony odpowiedział: ale przecież GPS mnie do pani zaprowadził. I szybko się wyjaśniło, że wezwano go do innej chorej, u której ostatecznie był również tego dnia. Wiem, że w życiu nie ma przypadków, że to Pan Jezus przysłał tego księdza do mnie, aby odpowiedział mi na wszystkie pytania i dzięki temu odzyskałam spokój duszy. Chwała Panu Jezusowi. Nasza rozmowa z panią Genowefą przynosi nam wiele refleksji i pytań. Po takim świadectwie trudno nie zastanawiać się nad tym, co jest naprawdę ważne w naszym życiu. Bez względu na nasze wierzenia czy poglądy, historie takie jak ta są przypomnieniem o tym, że istnieje coś więcej poza naszym codziennym doświadczeniem. Pani Genowefa przeszła przez coś, czego większość z nas nie doświadczy. Dzięki jej odwadze możemy zastanowić się nad naszym życiem, wartościami i tym, co naprawdę jest ważne. Może teraz jest ten moment, by zatrzymać się i zastanowić, jakie jest miejsce duchowości w moim życiu. Czy jestem otwarty na to, by dać się zaskoczyć niewidzialnym? Czy potrafię dostrzec znaki i przesłania, które są wysyłane do mnie każdego dnia? Niech to świadectwo będzie dla nas zachętą do głębszej refleksji, do zrozumienia, że każde nasze życie jest ważne i ma sens, a nasze duchowe doświadczenia mogą być drogowskazem na drodze życia. Zachęcam każdego z Was do refleksji. Niezależnie od tego, czy jesteś wierzący, czy nie, warto zastanowić się nad tym, co ta historia może nam przekazać. Dziękuję, że byliście ze mną podczas tego odcinka. Zapraszam do głębokich przemyśleń i do spotkania przy kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.